Maryja, wędrując, dotarli do niewielkiego miasteczka Betlejem. Chcieli gdzieś przenocować, ale nikt nie chciał ich przyjąć. Może dlatego, że nie mieli pieniędzy, a może wszystkie miejsca były już zajęte, a może każdy myślał tylko o swoich sprawach i nikogo nie obchodziło. Z okazji Dnia Babci przygotowaliśmy przedstawienie jasełkowe oraz montaż słowno-muzyczny właśnie z okazji Dnia Babci. A na zakończenie dla każdej z babci mamy też małą niespodziankę, ponieważ dzieciaki na zajęciach plastycznych i technicznych przygotowały dla każdej z pań kartkę, taką okolicznościową na Dzień Babci. Zrodził się taki pomysł dlatego, żeby tutaj odwiedzać pensjonariuszki Zakładu Opieki Leczniczej, aby właśnie pokazać, że niepełnosprawni również mogą wspierać osoby starsze. I taka myśl się zrodziła, że nikt nie jest na tyle słaby, aby nie mógł pomagać innym. Przybyli również trzej mędrcy z dalekich krajów. Zaczęli rozpytywać o nowo narodzonego króla. Gdzie jest nowo narodzony król? Nasze panie bardzo lubią, jak przychodzą osoby z zewnątrz, a tym bardziej dzieci. Każda z nich była mamą, jest babcią i jest to miłe dla nich, te występy dzieci. No też dają im taką radość, której może czasami im brakuje, bo wiadomo, że w starszym wieku i dolegliwości, czasami też samotność doskwiera, więc takie chwile są bardzo miłe. Maryja, Panna dzieciątko piastuje, i Józef Święty, ono pielęgnuje. Chrystus się rodzi nas, a swobodzi anielu. Starszym ludziom, osamotnionym czasami i zostawionym samym sobie, możemy dać trochę radości, trochę takiego innego spojrzenia na ten świat, że nie tylko oni są sami, ale pamiętamy o nich i przychodzimy razem z nimi się modlić, a także i odświeżyć im tę pamięć narodzenia Jezusa Chrystusa, dlatego jasełka. Może